No cześć, witam wszystkich serdecznie, Michał Dybowski z tej strony. Dzień trzeci i jak wygląda na to ostatni pobytu w szpitalu w MSWiA? Właśnie jestem po telefonie od lekarza prowadzącego, znaczy dyżurnego, przepraszam. Dyżurnego, który stwierdził, że no będą wypisywać z racji tego, że jestem w tej chwili zupełnie bezobjawowy i faktycznie nie ma sensu, żebym tu pozostawał i stanowił zagrożenie dla kogoś innego, dla personelu, jak również potencjalnie mógł się też zainfekować od kogoś innego, więc jakby to się pojawiło. Kilka rzeczy, kilka zmian, które wystąpiły w międzyczasie, więc w międzyczasie dostałem 3 dawki antybiotyku, tej azytromycyny, która spowodowała, że po pierwsze odzyskałem zupełnie węch i smak, tak powiedzmy w 80% smak, ale węch już tak i dodatkowo, co jest ciekawe, spowodowało, że mam już czysty nos, to znaczy gdzieś tam przestało cokolwiek tam ściekało w gardle, zatok do gardła, przestało, zniknął ból głowy, więc jakby widać, że ten antybiotyk zajął się tą częścią dróg oddechowych i faktycznie jako lek, który ma zapobiegać potencjalnie tej infekcji płuc i potencjalnemu ryzyku rozwojowi choroby płuc. Także tutaj spełnił swoją rolę bardzo dobrze. Oczywiście jakiś tam delikatny kaszel jeszcze jest i jestem cały czas suchy i on jakby będzie trwał przez jeszcze jakiś czas. Co ciekawego z zmian w samym leczeniu? Aha, antybiotyk to była jedna rzecz, którą mi pozostawiono na zarówno wczoraj wieczorem, jak i dzisiaj rano do przyjmowania. Zniknął już w tej chwili ten lek malaryczny, więc on został odstawiony, jakby nie było powodu, żeby go kontynuować. Co mnie też cieszy, no bo mniej rzeczy, bo zdaję sobie sprawę, że to jakaś taka dość ciężka chemia mimo wszystko jest, ta antymalaryjna, więc antymalaryczna, malaryjna, no ta. Więc jakby to bardzo dobra informacja. Z innych takich ciekawych historii, no to, że oczywiście jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy życzą szybkiego powrotu do zdrowia. Jest to przecudowne i dziękuję wszystkim za to. Jestem też bardzo wdzięczny szpitalowi za to, że również też pod moimi postami się wypowiada. Także widać, że ktoś to obserwuje i monitoruje, jak to wygląda. Naprawdę, zero reklamy, po prostu jest świetna robota. Ja jestem osobiście mega zadowolony z tego, co tutaj otrzymałem. O, wracając do tematu mojego braku posiadania ZUS-u i tak dalej. Zostałem poproszony o tą kartę europejską, także jak wrócę do domu, będę musiał podesłać dane tej karty. Nie wiem, czy nawet ją tam mam jakąś aktualną, ale jak będę już w domu, to najwyżej zamówię nową i wtedy podeślę wszystkie dane, żeby sobie można było to zweryfikować i pobrać. Nie wiem, jak to jest do końca. W sumie to fajnie by było, żeby ktoś skomentował, bo wydaje mi się, że jednak z tym ZUS-em jest tak, że to w tym przypadku takiej sytuacji kryzysowej nie powinno mieć znaczenia. No ale cóż, no w końcu ktoś, kto jest w cudzysłowie z ulicy przywieziony, bez niczego, no też otrzyma pomoc, prawda? Więc jakby nie wiem, nie umiem odpowiedzieć na ten moment. Bardzo jestem ciekaw, jak to wygląda w praktyce i bardzo bym chciał, żeby ktoś ze strony szpitala się opowiedział. Chwila przerwy była, ponieważ właśnie pani przyniosła obiad. Także zaraz pokażę, jak to wygląda. O, pięknie przyszedł na stoliczek. Poprosiła mnie tylko, żebym założył maseczkę na chwilę. Oczywiście, żeby nie było tam jakiegoś ryzyka dmuchania na nią. Co prawda przed chwilą dmuchałem dużo do tej kamery. Myślę, że to niedużo zmienia, natomiast jakby sama procedura jest słuszna i właściwa, także cieszę się, że w ten sposób to funkcjonuje, no bo wiadomo, że personel musi siebie chronić i chodzi o to, żeby go nie narażać, bo o ile ja to dobrze znoszę, no pani, która tutaj pracuje, już niekoniecznie musi, prawda? Kilka innych rzeczy, które w międzyczasie się wydarzały. Otóż kwarantanna, na której byłem. Zainstalowałem sobie aplikację. No i mimo, że ją skasowałem już, no bo już mi nie była potrzebna, no to SMS-y przychodzą. Wysłałem SMS-a stop, nie zatrzymało tego, więc będę musiał sprawdzić, w jaki sposób to zahamować, żeby to już nie przychodziło na tą kwarantannę. I codziennie pojawiali się pod domem albo policja, a dzisiaj nawet Wojska Obrony Terytorialnej. Także taka ciekawostka.
No oczywiście informuję, że jestem w szpitalu i tyle, także tutaj też. Natomiast ukłon ogromny w stronę policji, przynajmniej tej pierwszej dwójki, pani starsza aspirant, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, i jej kolega, przesympatyczna para, która przyjeżdżała przez pierwsze dwa dni. Wczoraj był taki mniej uprzejmy pan policjant, już pod tytułem, gdzie pan jest? I dzisiaj przesympatyczna sytuacja, jeśli chodzi o rozmowy z wojskami ochrony terytorialnej. Też bardzo miły pan zatelefonował i zapytał, czy jestem, żeby to sprawdzić. To dowodzi tylko tego, że jakoś tam ta system przesyłania informacji nie do końca chyba zadziała. Znaczy jakby szpital nie do końca poinformował, że jestem tu, albo to, że ja tu jestem, nie oznacza, że automatycznie system kwarantanny wie, że nie ma. W aplikacji jakby brakuje funkcjonalności pod tytułem wciśnij guzik, przerywam kwarantannę, bo nie wiem, szpital, tak, bo coś tam. Takie automatyczne powiadomienie nawet dla tego użytkownika. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest może być no, trudne do później do zweryfikowania, ale z drugiej strony no, tyle dobre, że no, może dać szansę, no, oszczędzi pieniądze podatników na przyjazdy tej policji, tych biednych ludzi z Wojsk Ochrony Terytorialnej. Także to jest taka jedna rzecz, którą bym zasugerował twórcom aplikacji, żeby dołożyli jako funkcjonalność do tej kwarantanny. No albo jakaś taka metoda powiadomienia SMS-em, nawet typu stop, albo szpital, albo cokolwiek. No taki SMS zwrotny, nie? No bo tam, gdzie przychodzą te SMS-y z tymi zadaniami. Więc to na pewno by się przydało. To jest taka jedna rzecz. Druga rzecz, no to mówię, tutaj przesympatyczna ta też cała obsługa, która się zajmuje pilnowaniem tej kwarantanny, także też super, super się spisują. Również miałem praktycznie codziennie telefon sanepidu, ponieważ, no tak wcześniej wam mówiłem, sanepid mnie tutaj przysłał, to jakby teraz sanepid się pytał, no jaki wynik i tak dalej, i tak dalej. Wczoraj miałem problem z dodzwonieniem się po odzyskaniu wyniku, że jest pozytywny, ale na szczęście dzisiaj pani się dodzwoniła, no już miałem możliwość poinformowania. Oczywiście, no pytanie z tytułem, Boże, no dobra, no to z kim się pan kontaktował, lista i tak dalej, i tak dalej. Mówię, wie pani co, no z nikim się nie kontaktowałem, bo w momencie, w którym wysiadłem z samolotu, oddaliłem się na kwarantannę, od tego czasu z nikim się nie kontaktowałem, bo wszystkie zakupy wcześniej zrobili rodzice, wszystko było naszykowane w domu, także nikt spoza domowników nie został w żaden sposób, że tak powiem, przeze mnie no, dotknięty, tak? Nazwijmy to w ten sposób. W związku z tym, no jakby pani była bardzo zadowolona, że tak rozsądnie podejście, dziękowała, że roztropnie, tak? I że faktycznie było to zachowane, no to ma sens oczywiście, no bo tak jak powiedziałem, ja sobie radzę z tą infekcją bez problemu, ktoś inny może potencjalnie tego nie przeżyć, więc jakby fajnie by było po prostu być odpowiedzialnym, zostać w domu i pilnować tego, co też wszystkim oczywiście polecam, żeby realizować. Co teraz? No powiedziała również mi pani sanepidu, że no z racji z tego, że prawdopodobnie będę wychodził, no to muszę w dniu jutrzejszym ich poinformować o tym po wyjściu, tak jak już teraz wiem, że będę wychodził dzisiaj między 15 a 16, to mam poinformować, że co będzie się działo i jakie będą i gdzie będę, pod jakim adresem. No i w tym miejscu wtedy już nastąpi nie kwarantanna, a tak zwana izolacja. Z czym to się je, jeszcze nie wiem, natomiast myślę, że pani mi wytłumaczy. Dostałem maila bezpośrednio do stacji sanepidu. No myślę, że po prostu trzeba poinformować, no, żeby wiedzieli, o co chodzi, i już. Także niech mają to na oku. Z drugiej strony fajnie też być monitorowanym, bo no przynajmniej wiadomo, że jakby się coś zaczęło dziać, no to jestem jakiś tam w cudzysłowie pierwszy w kolejce. Plusem tutaj jest też to, że ponieważ no, szpital chcieliśmy uprościć, ponieważ nie będę stąd wychodził sam, no to jakby do domu powrót jest wspólnie jedną karetką, żeby też nie obciążać w żaden inny sposób systemu. Także jakby tutaj z racji tego, no to jest jeden transport dla dwóch osób do jednego lokalu, żeby też ułatwić całą procedurę i całą sprawę, no i też logistycznie to ogarnąć. Także tak to wyglądało przez ten wczorajszy dzień, dzisiejszy poranek. W tej chwili chyba zerknę na obiad, pokażę wam, jak wyglądają posiłki, bo mam kilka zdjęć, także tutaj załączę. Naprawdę jestem mile
wdzięczny, znaczy wdzięczny, mile zaskoczony, bardzo wdzięczny za tą opiekę, która była tutaj. Wczoraj lekko wieczorem mnie złapała delikatna gorączka, poprosiłem o paracetamol, dostałem dwa nawet, na szczęście jeden załatwił sprawę i wszystko zeszło. 37,1 rano, więc jakby nie ma już takiej rozwijającej się w cudzysłowie jakiejś infekcji innej. Wydaje się, że większość tych objawów, które była, naprawdę zniknęła. To znaczy na pewno ten kaszel gdzieś tam jeszcze jest, natomiast no, w porównaniu z dniem wczorajszym, czy nawet przedwczorajszym, no, to teraz prawie w ogóle tego nie ma. Także spokojnie, ja mogę mówić i nic mnie nie zatyka. Też fajna rzecz jest, każdy pacjent w ogóle dostaje butelkę z wodą tutaj na miejscu, także to super sprawa, że jest, każdy ma swoją wodę. Znaczy ja mówię może o rzeczach oczywistych, natomiast ja, ponieważ ja w życiu nie byłem w szpitalu, nie byłem w życiu hospitalizowany, więc jakby ja tych rzeczy nie wiem, jakby dla mnie są to jakieś tam nowości. Przywiozłem swoje maseczki i w nich będę wracał, także o, własne mam. Jeszcze z czasów że tak powiem, przychodni w Wielkiej Brytanii zostały. Natomiast tyle. Także słuchajcie, no mam nadzieję, że następny filmik już prosto z domu powiem co i jak. Mam nadzieję, że stan będzie się poprawiał i nie będzie jakby tematu. Także dziękuję Wam jeszcze raz wszystkim za życzenia. Obsłudze szpitala dziękuję za pomoc sanepidowi, za tą opiekę, policji i wojskom terytorialnym za obsługę, za to, że pilnowali, czy wszystko jest ok. Rozumiem ich rolę i jestem wdzięczny do autorów aplikacji. Popracujcie nad nią. Na pewno coś się da jeszcze zrobić fajniejszego. No i właściwie tyle. Także pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Na razie. Hej, Michał Dybowski.